stare złości, stare gniewy, gdzieś tam stłumione w dzieciństwie, jak zaczyna się je uwalniać... My mało mówimy o emocjach. Sapanie jest naturalnym odruchem z nerwu błędnego, gdzie upuszczam sobie ciśnienia i on jest bardzo zdrowym odruchem. No to ja tak robię, moja żona mówi, słuchaj, jak siedzisz z blanką, weź tak nie sap, bo nie mogę oglądać. Widzisz, bo. Czasem mam wrażenie, że przychodzimy tutaj i mamy doświadczyć jakiejś sytuacji. Przepuścić i zaakceptować, żeby tak jakby ta istota przeszła przez to życie i jakieś bramki tam ma jak wrak, by wiesz, do przejścia. Ty mi to wyjaśnisz w końcu i będę już wiesz, świadomym Norbertem. Się. Że myślisz sobie, co za gnoje? Dzień dobry! To nie jest, jestem miły, nie? Okay. I miałam dwie sytuacje, nie wiem, czy opowiedzieć tą z gorsetem, czy tą z taksi. Z gorsetem, fajnie brzmi. Doktor Sonia Szramek-Kart. Witamy, dzień Soniu, dobry, witamy cię serdecznie. Planeta Soni też. Planeta Soni. Ja chciałam powiedzieć, że ja wczoraj Planetę Soni na Instagramie wertowałam od początku prawie do samego końca. Podobało ci się? Bardzo mi się podobało. No. Jestem w tobie zakochana i tobą zachwycona i tym, co robisz, bo my mało mówimy o emocjach. I ta, no. Mało je rozumiemy. Gdzieś tam coś czujemy. No wiemy, że są emocje. Jakie znamy emocje? No właśnie, ale powiedz, czy to jest takie wyświechtane hasło, że tłumimy je w sobie, że nie dzielimy się jesteśmy uczeni od małego z najbliższymi, raczej. Z najbliższymi lub też z obcymi. Tak, no od małego raczej uczono nas tłumić emocje, ale to też zależy od wychowania. Tak. I też widzieliśmy, że jak je pokażemy, to nie spotka się to z zachwytem. Więc różnie, to a każdy jest indywidualny. A to nie jest tak, że jak pokażemy te emocje, to ktoś wtedy powie po drugiej stronie ekranu, kurczę, mam tak samo. Świetnie, jesteśmy trochę szaleni, albo zwariowani, albo nienormalni. Ale oczywiście, że tak, oczywiście, że dzielenie się zawsze, pomaganie, no wspieranie, właśnie. Dzielenie się zawsze jest dobrym. Jak podzielimy się smutkiem, to on jest na pół, a jak podzielimy się radością, to ona jest razy wiele, prawda? Chociaż z tą radością zależy, co masz na myśli, bo jak się pochwalimy, że wygrywaliśmy w lotto, to tam sąsiad od razu, wiesz, albo ktoś coś zobaczy, ale jemu się udało, czemu nie ja? Czy to nie jest tak? To jest tak, że swój do swego. W momencie, kiedy zaczynasz oczyszczać się z tych trudnych emocji, które gdzieś tam się zapięły w środku i które później w ciele dają o sobie znak. Jakieś to znaczy? Stare złości, stare gniewy, gdzieś tam stłumione w dzieciństwie. Jak zaczyna się je uwalniać i interesować się tym tematem, nagle pojawia się mnóstwo osób, które też tak myślą. No właśnie. I jak uwalniamy się z zazdrości, z zawiści i z takich emocji, tak by wokoło też pojawiają się ludzie, którzy tych emocji nie mają, wiesz? To tak później działa. Ja na przykład zazdroszczę Soni, ja zazdroszczę Blance oczywiście, że nosi codziennie z pasztetem kanapki w torebce. A to było mam raz taką, wyjątkowo. Mam takiego gula, to ale z drugiej strony... tylko dzisiaj dla ciebie. To jest tak? Oczywiście. To jest gul pozytywny. Ale powiedziałeś, że tak ci by nie, smakowało. Nie, powiedziałem, że wspaniale, że to było pyszne. Nie powiedziałem ja robię lepsze. Prawda? Bo tam, nie, powiedziałem, cudowne. Znaczy... Dla hecy powiedziałem, że oczywiście jest przestarzały i zwietrzały. Jak my. Ale ja dzisiaj już poznałam też twój humor. Ty jesteś beznadziejny, no niestety. Jest fantastyczne, trudno, jak się go pozna, to już później człowiek wie, ty na już wie, co stoi. Jest grane. Tak więc zazdroszczę jej tego, ale tak naprawdę już na serio, pozytywnie. I ogólnie... Jest coś takiego jak zazdrość pozytywna? No właśnie, jest, bo ja twierdzę, że tak. Jest coś takiego jak żart, jak śmiech, bo zazdrość pokazuje, taka prawdziwa jest trudną emocją związaną z niskim poczuciem własnej wartości. Jeżeli ją czujemy w środku, dobrze się nią zaopiekować, Soniu, skąd przyszła, ukochać. No. Szybki temat. Tak? I ty mi to wyjaśnisz w końcu i będę już wiesz, świadomym Norbertem. Się. Słuchaj, mamy taki projekt, kilku wykonawców z lat 90. No i ruszamy latem po raz kolejny w jakąś tam trasę. Tak? Tak. No i pytam jeden z tych wykonawców, stary, no, pamiętasz jak w 2000 roku wydałem ten hit? Ja mówię, człowieku, jak ja ci zazdrościłem, ale właśnie bardzo pozytywnie, czyli cieszyłem się tym, mówiłem sobie, szkoda, że to nie ja, ale tak trzymałem kciuki i byłem zachwycony, że jeździsz, zarabiasz. Tak. Więc proszę mi teraz odpowiedzieć. To jest taki podziw, gdzie sobie możesz dodać, kurczę, a może ja też kiedyś tak zrobię. Motywacja. Znaczy, ja miałem to 3 lata wcześniej, prawda, z pierwszym singlem i z paroma innymi, natomiast tutaj było takie, ale no świetny ale kawałek. Ale brachu fajnie, no kurczę, ale fajnie, tak. Ale na wesoło, czyli na zasadzie jest zazdrość, że tyle zarobi i tyle pojeździ, ale nie taka, że a niech mu się nóżka nie, powinie. Tak, bo prawda? Zazdrość to jest, kiedy życzymy drugiemu, czyli żeby to jest zły wyraz zazdrość. Życzymy mu źle, a nie życzymy sobie dobrze. Czyli, okej. Okay. Ale posłuchajcie, ja jak wczoraj oglądałam... Przepraszam jeszcze, ja wtedy mówię, ale ci zazdroszczą. Czyli jak masz fajnie. Czyli jest ten wyraz, ale z no z bo widzisz, te myśli w ciele, zobacz, wszystko, co wchodzi z sobą w reakcję, w kontakt, no wpływa na siebie, tak? Każde dwa elementy świata, wszechświata wpływają na siebie. I teraz, kiedy ktoś osiąga ogromny sukces,
I my się cieszymy z tego, może mamy takie, ale to tak jakby... Jakby troszkę nam się to no przydarzyło. Właśnie. I masz takie fajne emocje. Te dobre tak, emocje. Cieszysz się, opowiadasz wszystkim znajomym o czyimś sukcesie i jest to twoim udziałem. Czyli nie bądźmy zazdrośni. No, znaczy, starajmy się. Jeżeli ktoś chce, to niech sobie... Widzisz, to jest taka akceptacja drugiej osoby. Ja się też tego uczyłam długo i cały czas szlifuję. Zaakceptować, że ktoś chce być zazdrosny, płacić za to swoim zdrowiem, bo my za te emocje płacimy swoim zdrowiem. W jaki sposób? Nic nie mamy za darmo. No, jest udowodnione i to jakby są takie rzeczy, do których wszyscy lekarze się zgadzają, wszystkie opcje, wszyscy ludzie, że stres, jak już jest w ogóle długotrwały, bardzo nam szkodzi. Kortyzol się wytwarza i niszczy nasz organizm. I teraz... Pięknie, że sapnąłeś. Widzisz, sapanie jest naturalnym odruchem z nerwu błędnego, gdzie upuszczam sobie ciśnienia i on jest bardzo zdrowym odruchem. No to ja tak robię. Moja żona mówi, słuchaj, jak siedzisz z Blanką, weź tak nie sap, bo nie mogę oglądać. Widzisz? Bo. I teraz pozdrawiamy serdecznie. Nie, nie ma prądu dzisiaj, wiesz? Słuchaj, czy to, no teraz tak, czy to nie przypadek? Nie ma przypadków. A, rozumiem. Chodzi o to, że te emocje wytwarzają energię. Zresztą my też jesteśmy energią, no dlatego żyjemy. W momencie, kiedy odchodzimy, jesteśmy chłodni. Po prostu ta energia opuszcza ciało. Tak. Zostaje, ale już nie w tym ciele. I teraz, jak wchodzi ktoś bliski do domu, my od razu wiemy, po prostu po sposobie, w jaki ściąga buty albo odkłada klucze. Masz rację. Doskonale wiemy, w jakich on jest emocjach. I teraz to jest twój autonomiczny układ nerwowy. I zobacz, kiedy on jest w stresie, to odczuwają to osoby obok. Więc to, że my dbamy o siebie, ja zawsze mówię mamom, zadbaj o siebie, idź się połóż, idź spać, tak jak to dziecko, zostaw to wszystko. Jak dziecko ma drzemkę, to zrób sobie też, bo dzieci, to pokazuje profesor Porges i my na jego, te moje w ogóle książki są oparte, na, tak, prawda? Na badaniach naukowych, że autonomiczny układ nerwowy dzieci reguluje się do stanu rodziców. Czyli jak ja dbam o siebie i się relaksuję, to jest to dobre dla całej rodziny. Jak się, dobra, wytłumacz człowiekowi... Niby robimy narzędzia. Jestem zrelaksowany niby, ale ogólnie też jestem spięty. Prawda? Bardzo często, bo wiesz, czy będą koncerty, czy Blanka zadzwoni do mnie, powie Norbas, jutro robimy program, prawda? Tak. I tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, temu pomagają zdania, które zapętlamy w głowie. Takim pierwszym zdaniem, które zaczęłam sobie 10 lat temu powtarzać jak mantrę, od Canfielda, wszystko dzieje się dla mnie. Z tej sytuacji wyniknie dla mnie coś pozytywnego, tak? I to jest nawyk. Masz taki nawyk myślowy. Czy to jest coś takiego, że dobra, jedne drzwi się zamknęły, bo się zwolnili z pracy, ale nagle ci przejmują do innej? Tak, tylko potrzebujesz, wiesz, troszkę opłakać. No mamy te emocje, nie ma co ich wypierać. Właśnie. Jak mam żałobę, to mam żałobę. Trzeba ją wypłakać, opłakać, domknąć. Jak zwolnili z pracy, naprawdę, trzeba mieć bardzo silne nawyki myślowe, żeby powiedzieć, no, z tej sytuacji wyniknie dla mnie coś pozytywnego. Potrzebuję to opłakać, opowiedzieć o tym. Zwierzyć się. No to się. ja tak robię. To jest moje narzędzie. Tak. Bo rozumiem, że każdy może mieć indywidualne. Każdy inny. I są osoby, które wtedy właśnie siedzą w ciszy. Często takie bardzo otwarte żony, ekstra, wiesz, na zewnątrz, wertyczne, mają takich bardzo zamkniętych mężów. I oni, jak mają trudny czas, to właśnie zamykają się w sobie. Oni lubią sobie w ciszy posiedzieć, żeby im dać święty spokój. On mówi, powiedz, opowiedz. Każdy się reguluje w inny sposób i dobrze jest poznać siebie. Czy najbardziej ci pomaga pójście na spacer, czy pójście z psem, czy ogródek, czy jakieś sporty, czy właśnie cisza, wszystko? Czy wanna. I tak, naraz, kolejno robisz, aż się wyregulujesz i później już jest taki nawyk, że wszystko z tej sytuacji wyniknie dla mnie coś pozytywnego. I jak to jest, nawyk jest łatwiej. My mamy tu, przyniosłam te spokojne planery, to są 4 książki, gdzie rano zaczynasz choćby 3 minutki od tego. Ustawiasz dzień. Później, ja już 10 lat to ćwiczę, więc mam trochę tych nawyków. Ale to jest super ćwiczenie. Zresztą, no bo my wiemy, jednak jak zaglądałam sobie wczoraj właśnie i oglądałam filmiki z tobą, to myślę sobie, no dobrze, no wiemy, że są jakieś emocje. Tak. Wiemy, że mamy uczucia. Tak. Ale co to są emocje, to co są uczucia? Nie potrafimy, jakby nie mamy takiej podstawy, żeby móc potem nad sobą pracować. Tak, i my sięgamy do nauki, sięgamy do badań i a będziemy, wiesz, się pracować, a dajmy sobie luz. Najprostszym luzem, bo później, wiesz co wchodzimy, nie? Tak, dobra, to jakie ćwiczenia, to jakie badania, to jaka nauka, a odróżnij emocje od tych, jasne, i specjaliści to potrafią i ci wyjaśnią. Natomiast weź oddech. Po prostu weź oddech do brzucha i nawyk, jak się cokolwiek dzieje, profesor Porges to opisuje. Po prostu zaczynasz oddychać. Możesz pamiętać, żeby rączki, ja tu nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale bardzo często. Ja się oddycham, tak, wentylujesz. I to jest to, co mamy wszyscy pod ręką, najlepsze narzędzie, oddech. Najlepsze ćwiczenie dla naszego... Ale ja źle oddycham. Dobra,
jak żyjesz, to znaczy, że jakoś tam dobrze oddychasz. Ja wiem, że specjalista ci przyjdzie po autu, przepona, przytkana, coś tam, lepszy tak. Dobra, jak potrafisz, po prostu zacznij oddychać. Tak świadomie. A ile ten wdech, a długie? Są miliony sposobów. A Wima Hofa, a na kwadracie, prawda? Jak potrafisz, bierz oddech i później... O co chodzi? Kortyzol nam szkodzi. Dzisiaj pozdrawiamy Julitę, makijażystkę. Mówi, Sonia, ty wyglądasz, masz lepszą cerę niż ostatnio, jak cię tutaj malowałem. W ogóle czas ci służy. Bo ja to naprawdę cały czas ćwiczę. Jest udowodnione naukowo. Nobel poszedł za telomery, że można cofnąć biologiczny zegar organizmu bez presji, bez tego, że mi na tym zależy. I później jest taki nawyk. Dzisiaj rano. Wstaję dzisiaj rano i jest... I wiesz, ile kobieta potrafi mieć przygód o poranku. Oczywiście. Teraz... Ja nie jestem, ale wiem. Tak. I chodzi o to, żeby nie dać się w temu wciągnąć. To życie i tak będzie się wydarzać. My pewne sytuacje w życiu, czasem mam wrażenie, że przychodzimy tutaj i mamy doświadczyć jakiejś sytuacji. Przepuścić i zaakceptować, żeby to jakby ta istota przeszła przez to życie i jakieś bramki tam ma jak wrak, wiesz, do przejścia. I teraz chodzi o to, żeby kto decyduje? Ja decyduję, jak się czuję, czy jakieś tam zdarzenia wokoło. I powinnam miałam dwie sytuacje, nie wiem, czy opowiedzieć tą z gorsetem, czy tą z taksi. Z gorsetem będzie mi fajnie bliższa. Brzmi. A z taksi lepsza. Chodzi o to, że wiesz, mam pod spodem ubrany gorset i mówię, znaczy wzięłam sobie też, dowiedziałam się, że zielone nie. Mam inne sukienki zielone, ale tu w studiu nie mam być na zielono, więc zostało mi tylko to. W białej bluzce byłam wczoraj na konferencji, no więc został mi ten biały gorset, ale zapomniałam, że jestem sama w hotelu i że ja go po prostu nie ubiorę. No ale może jakiś facet wiesz, mieszkał. No więc oczywiście te buty drzwiach i wyglądam, wiesz, tutaj trzymam. No i kiedyś bym się zdenerwowała. Jaka ja głupia jestem. Wiesz, człowiek sobie szkodzi, my siebie karzemy. Skąd te choroby później? Ale jak się tak biczujesz, tak biczujesz. Ale świetne podejście, wiesz, z tym gorsetem, że wyszłaś na korytarz. Jest pani z housekeepingu. Tak, przepraszam, ja proszę czekałam. Mi pomóc. Amerykański styl. Albo I, ktoś pokoju... I co jest ważne? Oddycham. Jak oddychamy, ta energia nam się zmienia. Nie ma tego nerwu. Energia się zmienia i akurat szła faktycznie, bo tam ktoś jakiś pan do windy, ale akurat szła pani z housekeepingu. Najlepszy rocznik... 50 plus to są najlepsze roczniki. Doskonale wiedziała, jak sobie tam poradzić. Tylko nie każdy ma tyle, nazwijmy to, odwagi. Nawyk. Wiesz co, myślałam już, że jak nikt nie będzie, wezmę płaszcz i tu ktoś przyjedzie do, i jakby pomożemy. Miałam inne wyjścia też w głowie, no bo też a nie mogłam wieki czekać. Siedzimy w pokoju, nie, to i ja nie wychodzę. Ale wiesz, to siedzenie w pokoju to jest jeszcze pół drogi. Co my sobie myślimy o sobie? Rozumiesz? Jak bo kobiety, jak my się krytyczni, potrafimy zbiczować, krytycznie, tak. Wiesz. Jak od razu siebie karzemy, tak, prawda? A później ciało też nas karze dolegliwościami, chorobami, no bo ono współgra z nami. Muszę o tej taksówce, proszę, pozwól. Proszę, ja chciałem się zapytać, że coś mi weszło pod łopatkę przez wczoraj. Zrobimy. Co za przyczyna, no. Tak, oczywiście, tak, tak. To też jest konkretna myśl, wiesz, związana z ciałem, tak. Zrobimy na tym stand-upie. Dobrze, a co z tą taksówką? No tak. Ja wiem, że są korki, wiem, że jestem w Warszawie o poranku, więc zamawiam taksówkę i słyszę w recepcji, że za 15 minut będzie. No jednak jestem w centrum, w samym centrum, to powinno jednak być krócej. I znowu, oddychasz, tak? Wszystko z tej sytuacji wyniknie coś pożytecznego. Nawyk. I no, wychodzę, a tam korek taksówek pod hotelem już czekają na wszystkich gości. Ja mówię, dobra, wiem jaką mam firmę, no to patrzę, nie moja, nie moja, nie moja. I widzę, że jest ten korek, więc schodzę w dół, żeby ta taksówka od razu sobie tam chwycić na mój numer pokoju, to jest ta konkretna. No i jedzie. Mercedes, wow. Ogromny, business class, wiesz, no ale to nie ta firma, którą zamówiłam przecież. A to był mój, to była moja taksówka, bo on akurat przyjął, no będzie siedział, to przyjął to zlecenie, nie był oflagowany. A że ja stałam na dole, bo czekałam na ten mój firm, to on podjechał pod hotel, no i stoi tam ta business klasa i ja wtedy właśnie będę jeździć taką taksówką kiedyś. Tak sobie pomyślałam, a propos tej zazdrości, nie? Nie, że o, ktoś jakieś burżuje tam się daje, wiesz. To przekształcanie kiedyś tych będę myśli jeździć taką negatywnych w i wiesz co, podjeżdża w końcu ta moja firma. Ja mówię, ja już tu pana złapię, bo tam jest korek tych taksówek, ja muszę jechać do telewizji, Silver TV, nie? A mówię, a jaki numer pokoju? Ja mówię, taki, a to nie mój. Ja mówię, no ale a jaki pan, się zabiorę, muszę jakby rozwiązanie, szukam rozwiązania, już czas leci. A on mówi, zaraz, przemiły pan, zadzwonię. Jak jesteś przemiły od środka, ale od środka, nie na powierzchni, że myślisz sobie, co zagnoję, dzień dobry, to nie jest, jestem miły, nie? Okay. Jak masz zrobione, jak ja to mówię, matkę ojca w środku, to płynie ze źródła. Przemiły pan dzwoni do centrali, może ja zamienię z kolegą, który jeszcze nie przyjął ten numer. A on mówi, ale ta taksówka czeka pod hotelem na ten numer, jak nam? No to ten mówi, ta biznes klasa na panią czeka. Wiesz, i wsiadłam do tej taksówki, 6 miejsc tutaj w ogóle, biała skóra. Śniadanie podane. I rozmawialiśmy z panem taksówkarzem. I on mówi, ja akurat przyjąłem to zlecenie, ja normalnie tak nie robię.
i rozwiązaliśmy jego temat zdrowotny. Zawsze coś po coś. Wiesz, to? Nie ma przypadków, jak się otworzysz, a ma nawracające problemy nowotworowe i doszliśmy z czego? Z jakiego zdarzenia nawet? A ćwiczenia? Takie ćwiczenia, żeby połączyć właśnie myśl oddech. Z ciałem. Pierwsze oddech. To jest oddech, bo jak jesteśmy spięci, ciało, jesteśmy w pozycji alertu, sami wiecie, jak jest. Jaka to jest pozycja alertu? Ona jest w autonomicznym układzie nerwowym. To nie, widać jej, nie widać tego na to. Nie, ale dzieci czują, nie? Dzieci wtedy uruchamiają, nie? Bo one, dzieci czują, kiedy my jesteśmy w pozycji zaraz, ucieczka, bronić się albo coś. Nawet jeżeli się tu uśmiechamy, dzieci to czują. I co robią dzieci? Detonator, bo one ci to muszą te nerwy upuścić. O. Zauważyłeś, że nikt tak nas nie uruchomi jak bliscy. Oni jakby mieli przycisk, który nas uruchamia, który nas najbardziej odpala. Bo jak my się odpalimy, to ta energia uchodzi. To jest zdrowe. To jest okej. Okay. Jak wyrzucisz czyli, z siebie. Czy mówisz to tak, czy tak, sapanie okej. Okay. Oddechy. Oddechy. Mówienie, ale cię jestem wkurzona. Jak ja to mówię, no. Nie wiem, który to jest dzień cyklu, ale mówię. No, dobra, dobra. Ale jeszcze... ostrzegam, budzę się rano, mówię mężu, ale ja po prostu, jak ja bym cię ochrzaniła, ja to czuję. Po prostu... Ale to nie, ale to dławisz w sobie. Ale no, nie, ale ja to mówię i musisz go ochrzanić. Tak, ale wtedy on wie, co jest. Wie, że nie ma z tym nic wspólnego, że jest niewinny. Ja się zdetonuję. On tylko udaje, że jest niewinny. No wiesz, my jesteśmy 22 ale lata. Ale Soniu, jesteś tak za taką tak... detonacją? Jestem za tym, żeby nie było co detonować. Okej, okay, no właśnie. Tak jest najlepiej. Też mi się zdarza. Też mi się zdarza. A właściwie jest niewinny, ale może się poczuć za chwilę winny. Nie, wiesz, ale my nie jesteśmy odpowiedzialni za czyjeś uczucia. Dobra, ale poczekajcie, poczekajcie. Mamy, nie, no to jest mężczyzna, że tak. Mamy, ogarnie, ale ogarnie. Poczekajcie, mamy cudowne planery. Tak. Ja już wiem z zaplecza, że mamy 4 poziomy. Tak, tak. Takiego powinniśmy sobie od jedynki kupić jedynkę. Tak. To jest taka soft wersja, tak, delikatna. Tam delikatnie, kiedy że się sobie będzie siadamy, dobry dzień, kiedy sobie siadamy codziennie rano. Otwieramy na każdym dniu, kolejnym dniu, czytamy taką sentencję, tak, motywację na dziś, tak, i mamy różne tutaj, tak, ćwiczenia. Piszemy zadanie, nasze myśli, tak, i w ten sposób zaczynamy sobie, tak, dzień. Ważne jest, żeby przeczytać tę instrukcję na początku. Ona okay. Tam jest. Dobrze, że jest jedno zadanie dnia. Czwarty tom, to już mamy taki poziom. O, to poziom na grubo, tam już zamawiamy, co chcemy. Tak, to okay. Jest. No ja muszę zacząć też od tej jedynki, ale poczekajcie, pokażę wam jeszcze, kochani, cudowne książki Soni. Zaczynamy od Zaakceptuj siebie. One mają też numery na grzbietach. Zaakceptuj siebie, tak, to jest twoja pierwsza ona ma jedynka książka. I słuchajcie, tam są ćwiczenia i odpuszczenie na głębokim poziomie mamie i tacie jest ważne dla zdrowia. Okay. I tu nie chodzi o to, że tych rodziców mamy jakoś, wiesz, nawet jest... Mamy zaakceptować ojca i swego kochać. I matkę swoją. To nie jest, że masz ich słuchać, że masz ich odwiedzać codziennie, jak jest ci ciężko. Nie, masz w sercu ich uznać, że oni dali ci życie tyle, nie? Soniu, dziękujemy. Dziękuję ci, oczywiście nie żegnamy.